Witam Was tutaj, cześć, cześć, cześć. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Awizunasz poza prawem. Wieczorami w drodze na 100 głosów, czy tak to mniej więcej jakoś tam wychodzi. Zresztą widzieliście tytuł na początku, tak to... No, zresztą, nieważne, zaczynamy kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy sobie jechać przez dworzec zachodni, tunelami, różnymi rzeczami, tam pociągami, przez różne ciekawe miejsca, więc zapraszam, zachęcam. Przy okazji będzie bardzo dobra muzyka, ponieważ to jest równa data, 30 odcinek. Dałem... Odcinek może nie jest jakoś strasznie specjalny, chociaż w końcu jakiś taki wieczorowy z miarę prędkością. Tylko tak, tutaj widzicie na przykład, jest, było tak ciemno, że ja nie wiedziałem, czy ja zapomniałem pragnąć czegoś wziąć, więc tu się przejechałem dowodem i patrzyłem, świecąc sobie, czy coś, czy na pewno bym to wszystko wziąłem. Bo tutaj siedziałem chyba z 10 minut. Ale pomijając to, możemy jechać tutaj dalej, jeśli sobie pamiętam. I tu trochę czasu zmarnowałem, bo nie wiedziałem czasami, gdzie jechać, bo jak już mówiłem, pierwszy raz tą ścieżką jechałem, więc... Takie same nowości, ogólnie wszystkie te ostatnie serie to są same nowości, ale mniejsza z tym. Muzyka jest naprawdę, no, pokazuje taką pewną część mnie. Dzisiaj zaczynamy sobie oczywiście od Secret Agent Clank, bo jak żeby inaczej, coś pięknego musi być na początek, tak? Ale później nie będzie gorzej. Dzisiaj nie będziemy schodzić całkowicie w ogóle z tematu Ratchet & Clank. Myślałem, że jakiś mod nation jakieś wkręcę, ale jednak stwierdziłem nie. Pójdźmy po całości. Co nogą tędy chyba pierwszy raz jadę w tym kierunku, jak jechałem, bo tak poza tym to zawsze jechałem właśnie w tym kierunku, jak nagrywałem zazwyczaj, ale w sensie w kierunku woli, w kierunku Bemowa, a tutaj w drugim kierunku, no zawsze lubiłem coś nowego zobaczyć, tak, ale szczerze się przyznaję, że chyba to był pierwszy raz. Tutaj oczywiście nie pamiętam dokładnie, czy będziemy teraz bardzo iść źle z prawem, jakie obowiązuje, czy nie aż tak bardzo źle. Z tego widzicie, jaka jest minimapka. Ogólnie to tutaj właśnie jest dosyć duża odległość, ale udało mi się spokojnie z czasem, bo jednak... No widzicie, 17 minut mi się udało zrobić. Standardowo tędy się przejeżdża po przejściu dla pieszych, bo tutaj się zawsze długo stoi. Czyli nic nowego właściwie. Tutaj nie wiem, czy gdzieś zajdę z tego lewego, czy będę cały czas chyba jechać. Nie, to chyba cały czas będę jechać, bo tu się spieszyłem, z tego co pamiętam. Chyba mniejsza z tym, bo muszę trochę ściszyć głos, bo jednak się zaczęło właśnie 23. I komputer ma odpalone aktualnie 3 Vegasy, a 3 Vegasy to jest trochę dużo jak na komputer. I trochę zaczynam już tutaj mówić, że może, żebym mu może odpuścił, ale nie, spokojnie. W ogóle jestem ciekawy jeszcze, jak ten odcinek wyśle, bo trochę nie mam pomysłu. Chyba, ale mniejsza z tym, nie będę nam tutaj się teraz mówił wam i zamartwił się. Tak. Dobrze, mniejsza z tym. Przejeżdżamy sobie kulturalnie jak prawdziwy rowerzysta Warszawy po przejściu dla pieszych. Nie strzelając do bardzo oczywiście. No i jedziemy tutaj sobie prosto, całkowicie ładna droga. Czekaj, jak to było mniej więcej? Teraz będę musiał szukać, jak ta droga się nazywała. Czekajcie, mam odpalanego hill. To zaraz zobaczymy. O tak, jedziemy ogólnie do Bitwy Warszawskiej 1920 roku. To jest przystanek autobusowy, tramwajowy. Tam jest nasz finish. Ale jak ta droga się nazywała? Kurczę, no nie pamiętam. Czekajcie, zaraz mi się załaduje. Jak mi komputer pozwoli, tylko czekajcie, bo muszę podglądać sobie tutaj, na czym wy teraz jesteście. Żeby mniej więcej wiedzieć, o co chodzi. I czy teraz tutaj dźwięk się kompletnie nie zetnie. Okej, oczywiście nie chcesz powiedzieć. Ty niedobry. Co to jest? Mówże. Ojej. Rzecz te mapy są tak irytujące. Dobrze, dobra, cudno. Mapy mówią, że nie, to nie. Dobrze. I teraz daję pieniądze, jeżeli ktoś wie, co to jest. Nie. Daję pieniędzy, bo za sam koniec to jest. Ale możecie się chwilę zastanowić, co to jest, z jakiej to gry jest utwór. No, grę to jest pierwsza moja platyna z tej gry miałem. To jest po prostu... O tej gry mam taki sentyment, to po prostu była moja... Nie wiem, grałem w 3 gry wtedy. No, może było jeszcze Little Big Planet. Ale to była moja główna gra, w którą zawsze grałem, zawsze jak mi się źle robiło. Nie wiem, ile razy kampanię przeszedłem w tej grze. Ale dużo. Dużo, nie wiem, może z 10-20 razy. Chociaż w pierwszą część i tak nic z tego nie przebije, bo to była moja jedna gra przez jakieś tam 3 lata miałem. Nie, no, przesadziłem. Z 2 lata miałem tylko jedną grę. I tam grę cały czas ścisnąłem. Nie, cały czas. Chyba tam to z 50, nie, może przesadziłem z 50, ale z 30 razy to miałem
na pewno przeszedłem. A to jest, akurat mi się ostatnio udało ładnie znaleźć soundtracki z tych gier. Darmowe, można sobie po prostu pobrać na stronie oficjalnej. No i byłem bardzo zadowolony, bo jednak nie sądziłem, że aż tak bardzo ta gra była rozbudowana. To jest ponad 900 utworów muzycznych, łącznie jest tego 6 godzin. Utworów muzycznych to jest naprawdę dużo. To jest naprawdę dużo. Ja nie sądziłem, że aż tak dużo można modować. Ja to przez 2 tygodnie przesłuchiwałem, bo jednak czasami też coś innego dobiłem, ale tego jest naprawdę dużo. Znaczy 6 godzin mi tutaj pokazał Windows. Ale sądzę, że jest tego więcej, zdecydowanie więcej. Dobra, tak czy siak, idziemy za tym naszą ścieżką rowerową i tutaj się zaczyna ta część, gdzie pierwszy raz już jadę. Swanego, jak będziemy jechać teraz, nie, teraz jak jeszcze jedziemy, to jeszcze nie, ale później na kolejnym odcinku, czyli już w kolejnym dniu, nie wiem kiedy to będzie, zacząłem trochę powątpiewać i się zastanawiać, czy aby na pewno jest sens przejechania tej całej trasy, bo byłbym naprawdę bardzo zmęczony. Ale no, spokojnie. Mam nadzieję, że aż tak źle tutaj nie będzie. Dobrze, zaraz wam powiem, co to jest za utwór, z jakiej gry. Wy tam możecie sobie jeszcze w stresie, jak ktoś wie, niech napisze w komentarzu, że wiedział i takie tam. No, ale wiem też, że to będzie trochę niesprawiedliwe, ale dobra, możecie napisać jakby coś. Ogólnie tam ta seria jakoś nie cieszy się dużą liczbą komentarzy. Może dlatego, że tu nie trzeba nic komentować, ale nie wiem. Ja tam nie wiem, bo nic nie mam z wami aż takiego kontaktu. Tu mi w ogóle gościu wyjechał wprost przede mnie. Ogólnie ci to trochę bardzo ściszyłem dźwięk, który tutaj słyszycie. No i jak widzicie, jest w miarę już ciemno, ale w miarę coś tu widzimy, bo jeszcze jest oświetlona część. W kolejnym odcinku, jak wjedziemy w park, w pola mokotowskie, to tam zobaczycie. Pola mokotowskie, tam gdzie jechałem, to była po prostu kompletna ciemność. To, co ja tam po prostu przyjechałem, to ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek jeszcze tamtym przyjeżdżę, ale tam po prostu, na nagraniu to jeszcze wygląda tragicznie, ale tam nie było aż tak tragicznie, jak jest na nagraniu, ale kompletna ciemność, wjeżdżasz w otchłań, zero świateł, tylko ty, latarka oświetlenie Vetudillo, które ma przed sobą, z tyłu czerwone światło i czerwona lampka przy kamerze, że jest nagrywane. I tyle, żadnych więcej świateł, naprawdę, tam było ciemno, no może jeszcze księżyc świeci, ale tak poza tym to księżyc w ogóle nie pomagał. Dobrze, kolejny ładny utwór, trochę są cicho, bo tu musiałem przyciszyć, żeby coś słyszał, tak ja mogę. Przecież mogę sobie sam podgłośnić, o. Co ja będę tutaj sobie modlić, mogę sobie podgłośnić, póki co muzykę, nie wiem jak oni dzisiaj mieli, ale ja mogę tutaj nie mówić. Ogólnie jak widzicie, nie jest to jakoś strasznie szybko jeżdżę. Tutaj, to tak jak mówiłem, to jest maraton, to jest trzeci odcinek, który nagrywam tygodnia. Ale mogę też powiedzieć, że to jest dopiero trzeci. Nagrywam tutaj 5 odcinków tygodnia. No i 15, więc jak widzicie, przeciętna prędkość to jest niecałe 12 km na godzinę, czyli naprawdę kiepsko, ale długi też jest dystans, jak widzicie, to jest tam chyba około 4 km, to jest dosyć dużo. Jak w takim maratonie się już robi, to jest naprawdę dosyć dużo. I nie wiem, czy wy zauważyliście. O, teraz zaraz zobaczę. Może teraz bym szedł do mapy. To jest jedno z takich symbolicznych miejsc. Aleja Prymasa Tysiąclecia. O, dokładnie. Zaraz tutaj dojeżdżamy do Dworca Zachodniego. I tutaj jest ten oto nasz pierwszy tunel. To jest taki tunel, w którym jak wjeżdża w autobus, na przykład te nowe, to się zapalają światła już. Tak z ciekawości wam tylko powiem. Tutaj ogólnie pieszo wam naprawdę nie polecam, ale rowerem to się jeszcze w miarę szybko przyjedzie. Na hulajnodze elektrycznej też możecie przyjechać, ale tu jest zimno, niesie się fajne echo, może tam coś krzyknę, może usłyszycie. Ale ogólnie tak, nad nami jest wielkie torowisko kolejowe od Dworca Zachodniego, no bo jakoś to musi się wszystko rozjeżdżać, co nie? W końcu Dworzec Zachodni jest naprawdę duży. No i tutaj to sobie właśnie idealnie sobie przyjeżdżamy, tutaj jest ścieżka rowerowa, więc całkiem się przyjemnie jedzie. Tu jeszcze naprzeciwko rowerzysta. I tu za chwilę, jak widzicie, już prędkości nie mamy i przez to też trochę średnia nam się obniża. Bo tutaj siłą rzeczy, jak z tunelu ma sygnał GPS zostać wysłany. No nie da się. To był nasz pierwszy tunel. To ma taki bardziej wiadukt w sumie. Nie, jeszcze będziemy mieli jeden tunel. I tak, tutaj się trochę załamałem. Bo z tego co pamiętałem, to tutaj myślałem, na mapach jest nawet zapisane, tak jakby tu było przejście dla pieszych. Przejście, ścieżka rowerowa i takie tam jest zupełnie fajnie, nie trzeba się w ogóle nic zmęczyć. Ale tak nie było. Teraz zobaczycie, o co chodzi. Bo tutaj zobaczcie, jest fajnie, cały czas się ścieżka ciągnie, co nie? Tu jest obok, po lewej jest Dworzec Zachodni, jak się zastanawiają, autobusowe tutaj właściwie. Tak, teraz się tak zastanawiam, która to jest prawa, która lewa, ale dobrze powiedziałem. I zobaczcie, jest ścieżka, co nie? Wszystko tacy fajnie. I tu znak kończy się. Po prostu ja tak bym zdziwiony. I tu trzeba zejść do rowerowego i go
ściągnąć na dół. Tu jeszcze, żeby było mało, miałem, o jak widzicie, jednocześnie weszliśmy i miałem jeszcze z tym gościem problem. No ale tutaj na szczęście udało nam się w miarę wyminąć, chociaż Vetudillo, jak dobrze wszyscy wiemy, jest naprawdę ciężkie. Ma te wszystkie zabezpieczenia i w ogóle. No. I tutaj już, no tu stąd już jest prościej, tu jest kolejny nasz tunel. Bo już jak zeszliśmy, tutaj ścieżka się ciągnie, co nie znaczy, że to jest wygodne, bo tutaj jest naprawdę wysoki kąt. Wy tego nie widzicie aż tak bardzo, ale ja tutaj jechałem na dwójce jeszcze. Są trzy biegi. Ale ten kąt bym porównywał do jakichś 30 stopni, więc nie jest jakieś strasznie wygodne. Tu mamy te nasze podstawki, ogólnie na całej trasie. Miałem bardzo dużo tych podstawek pod nogę, co nie? Że jak na światach się stoi, to się nie ma ludzi. Tylko ja jeszcze z nich nie potrafię korzystać. Jakoś bym lepiej się statuje z zera. Ale no zobacz. Tu towarzysta oczywiście standardowa, jak to towarzysta przyjechał na czerwonym świetle. Ja na czerwonym świetle będę bardziej nieprzypisowo w kolejnej serii, którą nagrywałem przedwczoraj. Nie, wczoraj. Dla mnie wczoraj, dla was jest przedwczoraj, czyli we wtorki. Ja we wtorki zazwyczaj nagrywam ostatnie odcinki. I mam trochę jeszcze do ponagrywania i powymyślania. Co tego mam pomysł nawet na taką jakąś dzienną teraz. Jakieś tam, coś mi tam natchnęło. Dobra. Powiem wam, co to jest za gra, jak ruszymy i trochę odjedziemy. Żebym was tutaj tak bardzo długo nie trzymał napięciu, ale... Chwilę posłuchajcie muzyki. Ale długie te świata, to jest strasznie długo zaczerwone. O, dobra, ruszyliśmy. Dobra, no i tutaj sobie spokojnie przejedziemy. Oczywiście standardowo, jak to ja próbowałem się jak najbardziej rozpędzić. Ale... Czekaj. Się zastanawiam, czy ja tutaj się zatrzymałem. Bo ja pamiętam, że gdzieś zgłupiałem. Tutaj jadę, czekaj, jadę. Nie zgłupiałem. Tak, bo tutaj jest... Ogólnie jest bardzo dużo ścieżek, po których można się trochę się zdziwić i nie wiedzieć, gdzie się jedzie, co nie? No na przykład jest taka fajna ścieżka, co nie? Zobaczcie, fajnie się wszystko jedzie, co nie? Cacy. A tutaj wiecie, co jest przed nami? No, to jeszcze nie tutaj. Już widzimy. Za chwilę. Czekajcie. O, tutaj. Tu, wy tego nie widzicie, ale tu... Tutaj... O, dokładnie, tutaj jest znak koniec ścieżki dowodowej. Po prostu jest takich dużo ścieżek, gdzie które trzeba podłączać, trochę podszerzyć, a tutaj już jest z kolei włączona jezdnia, więc jest całkiem... ścieżka pieszo-dowodowa. Więc już jest o wiele lepiej. Dobra, widzę kolejny utwór, jest jakiś głośniejszy, to na nim mam powiem, co to jest. No, i tutaj już mniej więcej się jedzie w miarę prosto. Czekaj, jak się nazywa ta ulica? Musiałbym sobie zerknąć. I zaraz będę widzieć mniej więcej, jak to tu wygląda. Dobrze, tutaj oczywiście mi znowu zaczęli wchodzić i to tyle, tak? Jak zawsze. Swojego tutaj widzę, że jesteśmy naprawdę już blisko końca. Czekaj, ja tego nie widzę? A nie, rzeczywiście, jesteśmy blisko końca, czyli... A no tak, bo przecież dzisiejszy odcinek trwa 17 minut, chyba. Zapomniałem. Okej, dobra. Co to jest za kolejny utwór? Czekaj, nie kojarzę go. A, dobra. Wracamy do Secret Agent Clank. Dobrze, powiem wam, co to było przed chwilą. Przed chwilą to był Ratchet & Clank Cracking Time, a to dokładnie przed chwilą to było The Great Clock. No, co tu dużo mówić. Ta muzyka mówiła sama za siebie, to jest po prostu piękna, wspaniała muzyka, którą mogę słuchać godzinami. No i oczywiście na mieście to będzie się słuchać czegoś takiego, co mnie bardziej pobudzi. Więc mamy oczywiście Secret Agent Clank, tak? W końcu Agent musi być wszędzie. To akurat Agent to będzie bardziej w kolejnym odcinku, ale... Mniejsza z tym. To oczywiście standardowe czerwone światło, ale widzę, że nie jest aż tak strategicznie. Tu z tą kobietką cały czas później już jechałem. Tyle do samego końca. Ciekawe co. No i tutaj nawet ją wyprzedziłem, z tego co pamiętam. Albo mi się nie opłacało. Ale nie, może mi się nie opłacało, bo tutaj akurat... Już byłem na końcu, wiedziałem, że jestem już blisko celu, więc nawet aż tak bardzo nie wyprzedzałem. Dobra. Tutaj w miarę prosto 23.21 to mój czas. Fajnie. I jeszcze lepsza wiadomość, mój komputer ma niecałe 20 giga wolnej przestrzeni. Nie wiem, co mi się stało. Ale jakieś ma rzeczywiście problemy. Coś będę musiał... Może to City Skylines go zarzucę? Będę musiał z czymś podyskutować. Dobra, tak czy siak, jedziemy sobie tutaj w miarę prosto, co nie? Trasa całkiem ładna, bo tutaj nawet jest ta ścieżka taborowa. I powiem szczerze, że tutaj to
rowerem nigdy nie miałem okazji, a samochodem, to nawet jak miałem, to już tego nie pamiętam, bo to też tak raczej nieczęsto jestem akurat w tych rejonach, bo tutaj przyjeżdżaliśmy przez Ochotę, tak, może zachodni, i tutaj właśnie mamy Ochotę, przez którą teraz przyjeżdżamy i dojeżdżamy do Bitwy Warszawskiej 1920. To jest właśnie też ta ulica, w którą jechaliśmy tutaj wzdłuż. I tutaj, czekaj, nie, to jeszcze nie jest to skrzyżowanie, to jeszcze jest kolejne skrzyżowanie. Już sobie powiem, czy tu jeszcze przecież na minimapki mogę sobie podejrzeć. Tutaj widzę, że jeszcze trochę tego jest, tak? Trochę teraz nie czytuję. Tak, ruszyłem z buta. Jadę. Wyprzedziłem. Ja już to widzę, ja już się wyprzedziłem. Dobra, no i tutaj sobie jedziemy całkiem ładnie prosto, jak ładny strzelił. A nie, jednak ona mnie wyprzedziła. A to nieładnie, a widzę nasza poza prawem wyprzedzać. Ale i tak ogólnie się cieszę, że tutaj spotkałem, nie znam tej pani. Jeśli mnie ogląda, to serdecznie pozdrawiam. Ja akurat się bardzo cieszę z tego spotkania. Ani życie żadnego słowa, ale widziałem mniej więcej jak herby, jak ktoś przede mną jechał, to widziałem światła, gdzie skręcały i takie tam. I pani była bardziej chyba stąd, więc wiedziała jak tutaj jeździć. Ja nie wiedziałem, ale miałem przed sobą przewodnika, którego nas na chwilę wyprzedziłem. Dobrze, no i teraz dojeżdżamy tu do przystanku tramwajowego autobusowego Bitwy Warszawskiej 1920 roku. O, tak to powinno się nazywać. To trochę źle wymawiałem. No i tutaj dojeżdżamy. No dzisiejszy odcinek to tam jakieś... Nie widziałem zbyt dużo spektakularnych rzeczy. Chociaż przejazd tunelem u mnie to nie jest jakaś zbyt częsta rzecz. Bym powiedział, że wręcz dosyć rzadka. Ale może w kolejnym odcinku pojedziemy dalej. Dalej przez pola makotowskie. Dobrze, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie stać pod górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. A i jeśli jesteście jeszcze nowi, możecie kliknąć subskrybuj ten dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego materiału na moim kanale. Cześć!